Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji Samorządowej Jarocin. Witam Pani Burmistrzu, Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina jest z nami. Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich słuchaczy Radia Elka. No, mamy stan epidemii koronawirusa, dziś też wyjątkowo inne połączenia, aniżeli do tej pory. Bezpieczne połączenie, powiedzmy tak. Jesteśmy na antenie. Mimo tego wyjątkowego czasu, mimo stanu epidemii, widać, że inwestycje w gminie Jarocin nadal się odbywają. Odbywają się bez przeszkód, panie burmistrzu? Tak, w tej chwili wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem. Nie wiadomo, jak oczywiście będzie dalej, ale te prace, które budowlane trwały i są zakontraktowane, są w trakcie realizacji i przebiegają zgodnie z planem. Natomiast te, które są planowane, przygotowujemy w tej chwili do przetargów. Sesja też pozwoli nam realizować kolejne zadania, które są planowane. I tak na przykład drogę do Hilarowa przygotowujemy tutaj 100 tysięcy na realizację tego zadania, które będzie wykonywał powiat i to jest pomoc ze strony gminy w realizacji tego zadania. Dodatkowo też przesuwamy kwotę 800 tysięcy na realizację budowy ulicy Jarząbinowej od ulicy Polnej do Brandowskiego w Wilkowyi. Także jesteśmy przygotowani i jutro w piątek mamy ogłosić przetarg na budowę tej drogi. Kolejne takie inwestycje, które będą się odbywały, to w szkole podstawowej w Cielczy. Chcemy wyremontować sanitariaty i przebudować kotłownię w szkole podstawowej w Golinie, bo tam już też wymaga to inwestycji i wymiany kocioł gazowy. Natomiast największe nakłady, które przygotowujemy, i to też ze względu na sytuację, jaka w tej chwili panuje i to, że Jarociński Aquapark, Jarociński Hotel Jarota w spółce Jarocin Sport są nieczynne, no powodują, że tutaj gmina będzie musiała przejąć jakby obowiązek realizacji i poniesienia kosztów na rozbudowę ośrodka Jarocin Sport, gdzie budujemy w tej chwili lodowisko o wymiarach 20x40 z kawiarnią, z wypożyczalnią łyżew, kręgielnię sześciotorową, salką czy z miejscem na zabawę, dyskotekę, salę konferencyjną na 300 osób. Także tutaj to, na to zadanie przeznaczamy dodatkowo 7 300 000, ale mamy tutaj nadwyżkę budżetową z zeszłego roku, około 10 milionów złotych, także dobrze zarządzaliśmy majątkiem, bo zostało nam trochę i stąd te możliwe dodatkowe inwestycje, o których tutaj wspominałem, których nie planowaliśmy w budżecie tegorocznym. Ale kontynuujemy takie ulice, budowę dróg, jak przebudowa i budowa ulicy Batorego w Jarocinie, jak budowa ulicy Dworcowej w Mieszkowie wraz z parkingiem przy stacji PKP w Mieszkowie. Także te prace tutaj zaplanowane wszystkie trwają. Inwestycje trwają i są zaplanowane. Zaplanowany jest też festiwal Jarocin. Co z tą imprezą, panie burmistrzu? Przygotowujemy w tej chwili komunikat prasowy i państwo dowiedzieliście się jako jedni z pierwszych, o ile nie pierwsi, jeżeli chodzi o media, że podjąłem decyzję o przełożeniu Jarocin Festiwali 50-lecia festiwali jarocińskich na rok przyszły, ze względu na to, że no, sytuacja nie wiemy, jak się rozwinie. Do końca czerwca mamy stan wyjątkowy związany z stanem epidemiologicznym. Natomiast festiwal był planowany na 10-11 lipca, więc tutaj ta data była zagrożona. Nie chcemy ani tych, którzy planują sobie wakacje, ani tym bardziej artystów, których trzeba wcześniej zakontraktować, przygotować całą infrastrukturę, która jest warta setki tysięcy złotych. Nie chcemy tutaj też ponosić niepotrzebnych kosztów, które mogłyby okazać się, że są później zbędne, bo festiwal się nie odbędzie. Więc biorąc
te wszystkie za i przeciw pod uwagę, podjęliśmy decyzję, że Jarocin Festiwal i 50-lecie jarocińskich festiwali przekładamy na rok przyszły. I w tym roku Jarocin Festiwal się nie odbędzie, odbędzie się w przyszłym roku. Myślę, że w podobnym terminie, ale to jeszcze do ustalenia jest. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku festiwal będzie mógł się odbyć już bez przeszkód. A dziś dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzę zdrowia przede wszystkim w tych trudnych czasach i do usłyszenia. Aldona Brycka-Jaskierska, do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12:15 w Radiu LK.